Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś naprawdę będzie się działo. Nie wiem czy pamiętacie, ale w jednym z odcinków testowaliśmy sobie Western Stara 6900, było to nie tak dawno. No i pisaliście tam naprawdę sporo komentarzy, że wcale go nie musiałem kupować, bo jest on po prostu gdzieś ukryty, no i tak się składa, że go znalazłem na Wyspowym Jeziorze. No i co prawda niepotrzebnie go sobie kupowaliśmy, ale dzisiaj go sobie zrobimy, dzięki temu też odzyskamy nasze pieniądze, a przy okazji zrobimy sobie inne ciekawe misje. Oczywiście zaczniemy sobie od samej naprawy, ale obok mamy też modyfikacje, a to naprawdę mega fajnie. No i do tego odcinka nieco bardziej się przygotowałem, żebyśmy tak bardzo nie błądzili. Dzięki temu też wiemy, że będziemy potrzebowali dokładnie 760 części naprawczych i 360 litrów paliwa. Jest to naprawdę, słuchajcie, sporo, no ale mamy przy okazji bandita i to jego sobie dzisiaj użyjemy. Jedyną tak naprawdę zmianą będzie po prostu dodatek van, który pozwoli nam bez problemu ten pojazd naprawić. No a jeżeli chodzi o paliwo, to tutaj oczywiście mamy go zbyt mało, ale na drugiej mapie mamy praktycznie przy samym pojeździe, bo aż tutaj mamy cysternę, więc bez problemu sobie ewentualnie dojedziemy, czy tam go dociągniemy. No ale nie jest to oczywiście koniec, dlatego że musimy sobie zrobić również uszkodzony tartak, albo zrobimy go ewentualnie w następnym odcinku, no ale do niego prowadzą dwa mosty, no i te mosty będziemy sobie musieli naprawić. No i są to mosty myśliwego Boba, więc brzmi to naprawdę mega poważnie, Bob budowniczy, wszystko rozpierniczy, to oczywiście wszystko wiemy. Dlatego też będziemy potrzebowali sobie wziąć do tego cztery deski, sprawdziłem to również w internecie na Mabranerze, żeby było oczywiście szybciej, więc bardzo możliwe, że będzie to pierwszy w historii odcinek bez fejla, byłoby naprawdę fajnie. W drugim kursie oczywiście będziemy musieli troszkę pobłądzić, pojechać sobie po same deski, weźmiemy sobie chyba Zixa oraz oczywiście 8-ładunkową naczepę, czyli tę największą, super ciężką naczepę, dlatego że z tego co pamiętam deski chyba zajmują dwa ładunki, więc chcemy to sobie oczywiście wziąć na raz, bo tam trzeba cztery deski. Myślę, że w sumie spoko, nigdy tam nie sprawdzałem co trzeba do misji, tak samo też dlatego nie wiedziałem, że oczywiście Western Star jestem ukryty, bo po prostu gram sobie samemu, staram się oczywiście niczego nie sprawdzać, no w tym przypadku tylko oczywiście sprawdziłem co nam będzie potrzebne do naprawdę mostu, żeby tam specjalnie nie jechać, sprawdzić i nie wracać. Okej, pierwsze 20 sekund podróży i bandit już jest do góry nogami, więc może z tym bez fejla trochę przesadziłem. Może jednak chociaż przez te chwile, gdy będziemy sobie jechali tym ciężkim terenem, wrzucimy sobie bieg niski plus. Myślę, że będzie nam trochę prościej. Mamy już w ogóle, moi drodzy, prawie 700 subów. Bardzo wam za to dziękuję. Lecimy cały czas do przodu. Jak ktoś z was oczywiście jeszcze nie subskrybuje, to do tego serdecznie zachęcam, bo lecimy po pierwszego tysiaczka. No a my spróbujmy się tędy powoli przedrzeć. Może tym razem się nie wyglebimy. Jesteśmy również po pierwszym live'iku na tym kanale. Ale bardzo się cieszę, że część z was tam oczywiście była. Ja wiem, że też nie każdy mógł, bo live'ik był chyba o 10:30, bo miałem drugą zmianę, więc no wiadomo, że jak ktoś był w pracy, czy tam no po prostu gdzieś na wakacjach, to nie zawsze jest taka możliwość, żeby go sobie pooglądać. Ale nie przejmujcie się, moi drodzy, mega fajnie się z wami bawiłem. Mam nadzieję, że sobie takiego live'ika powtórzymy. W planie było tak, żeby zrobić go sobie w ten piątek. Mam pierwszą zmianę teraz, więc może gdzieś piątek, 19. Jest to oczywiście jeszcze informacja niepotwierdzona, ale bardzo możliwe, że taki live'ik się odbędzie, a my sobie zrzucimy może jednak z powrotem na niski plus, bo jest tutaj zbyt niebezpiecznie. Dzisiejszy odcinek może też będzie dzięki temu dłuższy, bo zebrało się naprawdę sporo tematu. No i fajnie by było w końcu sobie poogarniać te wszystkie misje z kłodami. Mam ich naprawdę mega dużo na każdej mapie. No i sprawdziłem sobie tak samo, gdzie mamy do odebrania AWD do Western Stara. No jest to oczywiście chyba na jeziorze. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywała ta mapa. Ale jest to oczywiście mapa, której w ogóle jeszcze nie mam odkrytej, więc jeszcze nam do tego trochę daleko. No i jestem mega ciekaw, jak sobie Zix poradzi z super ciężką naczepą, czyli tą oczywiście największą na 8 ładunków, bo tą sobie na pewno będziemy jechali. Mam nadzieję, że nie będzie problemów, tym bardziej, że zobaczcie sobie, jak to jest w ogóle absurdalnie zrobione, w sensie no absurdalnie, nie absurdalnie, po prostu śmiesznie to się złożyło, że żeby sobie dojechać tutaj, czekajcie, bo źle wam pokazuję, no bo brama, którą się dostajemy na tamtą mapę jest oczywiście tutaj, no z tym, że jeżeli będziemy chcieli sobie wziąć deski, to musimy jechać do magazynu tutaj, więc najpierw oczywiście pokonujemy długą trasę do samego magazynu, no a potem musimy specjalnie wracać się do drugiej bramy, bo prowadzi oczywiście do innej mapy, więc tej trasy będzie naprawdę sporo. No i mam dla was taką jeszcze sugestię, może bardziej pytanie, bo planowałem, słuchajcie, stworzyć Discorda. Jestem ciekaw, co o tym myślicie, żeby był, słuchajcie, specjalny Discord. Myślę, że byłoby spoko. Ja mógłbym wam tam oczywiście dawać znać, co, kiedy są odcinki, dawać oczywiście powiadomienia, dogadywać się z wami na granie, na odcinki i tak dalej. Myślę, że byłoby spoko coś tam czasami nagrać z widzami, czy tak przygotować się do live'a, żeby oczywiście widzowie mogli gadać i grać, byłoby to naprawdę super.
My ciągniemy pod jakąś wielką górkę, ale to nie problem dla bandita. A pamiętajmy, że cały czas to jest najgorszy silnik. Będę musiał zrobić ten odcinek modyfikacyjny, tylko tym razem taki bardziej porządny, bo tamten ostatni, pamiętacie, był taki, że w większości były to modyfikacje, gdzie po prostu były one odebrane. No i większość po prostu była już jakby spalona, niepotrzebnie tam w ogóle jechaliśmy. No tym razem postaram się po prostu zrobić tam nawet sobie taki kilkugodzinny odcinek i po prostu powycinać z tego co się faktycznie nadaje. No i jesteśmy w końcu przy naszej bramie, a to naprawdę cieszy, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko celu. Trochę to zajęło, nie powiem, 15 minut mniej więcej odcinka. No ta trasa oczywiście trochę trwała, no ale na biegu niskim plus, bardzo bezpiecznie. Musimy też pamiętać oczywiście, że jak jedziemy z takim ładunkiem, no to naprawdę jesteśmy bardzo narażeni oczywiście na przewracanie. Jeszcze sobie zatankujemy, bo w końcu stoi tutaj cysterna. No i dobra, w prawo zwrot i jedziemy go naprawić. Oczywiście na początku sobie naprawimy go, a potem pojedziemy po modyfikację. No bo gdybyśmy się ewentualnie gdzieś zakopali, czy też po prostu no, nie udałoby nam się wyjechać, byśmy się przewrócili, no to oczywiście nie będziemy musieli po prostu tutaj tym banditem wracać. No i dobra, odbieramy sobie zadanko, dajemy sobie oczywiście śledzenie start. Już go troszkę naprawiłem, czyli nie potrzebowałem tych części aż tyle, w takim razie już tutaj byłem. Ale nie mogę tego zadanka sobie sprawdzić przez menu, to akurat bardzo dziwne. No ale dobra, oczywiście go sobie naprawiamy, chyba nie jestem zbyt daleko. Dokładnie tak jak mówię, naprawiliśmy mu głównie koła, ma 8x8, więc całkiem spoko. Naprawiamy go oczywiście calutkiego, zostało tylko dać mu trochę paliwa. Chyba musimy dać mu całe, a to mnie troszkę boli, bo no braki nam po prostu. Trzeba będzie jechać tam pod cysternę. Dobra, dajemy sobie szybko wszystko do Western Stara, tylko to chyba i tak nie wystarczy, dokładnie. Tego paliwa i tak troszkę braknie, więc pojadę sobie szybko pod cysternę i wrócę. Nie, no to trochę bez sensu. O kurde, dałem ciała, bo teraz się nie mogę na niego zmienić, a nie mam paliwa w bandicie. O kurde. No nie gadajcie, że teraz nie dojadę do cysterny, ale sobie zrobiłem pod górkę. Dobra, wrócimy szybko, napełnimy sobie jeszcze raz bandita i za sekundkę wrócimy tutaj. No i po prostu dotankujemy Western Stara, o ile dojedziemy. Mam nadzieję, że dojedziemy bez problemu. Troszkę tego nie przemyślałem, ale oby tego paliwa nie brakło, błagam. No i dobra, widać tam już jakiś znak stopu, więc chyba jesteśmy przy samym asfalcie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dokładnie, już widzimy cysternę. Zostało 20 litrów, chyba dojedzie, bo w niektórych pojazdach jest tak, że jak już jest mało, to one stają. Ale to chyba musi być około 10 litrów albo i mniej. Więc udało się bez problemu. Dobrze, że go tam nie dotankowałem do końca, bo jakby brakło paliwa, no to już nie byłoby odwrotu. No i dobra, bandit zatankowany, oczywiście jego bagażnik również, więc jesteśmy pełni paliwa. To nam wystarczy bez najmniejszego problemu. No i teraz możemy już dać sobie gaz do dechy, automat i po prostu lecieć go zatankować. No i dobra, jesteśmy u naszego celu. Dajemy sobie oczywiście zatankuj, możemy go dotankować i to powinno być wszystko, czego potrzebowaliśmy. Naprawimy go oczywiście, zatankujemy go z bagażnika. No i proszę bardzo, oczywiście Western Star trafia do nas i 1500 hajsu, oczywiście liczy się głównie pojazd. No i dobra, jesteśmy na miejscu, możemy sobie oczywiście modyfikację odebrać i będzie to, słuchajcie, silnik, tylko do czego? Do czegoś, co mamy do Scouta, do Chevroleta i do Forda, więc są to oczywiście pojazdy zwiadowcze, to całkiem spoko. Chevroleta już nie mamy, bo go sprzedałem, aczkolwiek możliwe, że jeszcze sobie ewentualnie któryś z tych pojazdów kupimy. No i moi drodzy, poradził sobie naprawdę mega fajnie, więc niepotrzebnie go tak krytykowałem. Oczywiście pójdzie na sprzedaż, bo na dole mamy takiego samego, tylko ulepszonego, więc ten za 118 tysięcy oczywiście pójdzie na sprzedaż na waszych oczach. No niestety, nie wiem, przygoda była mega fajna i krótka, prawie 150 tysięcy. Jeszcze sobie na pewno nim pojeździmy, tylko pewnie najpierw sobie zdobędziemy AWD. No a my przygotowujemy się do drugiej trasy, do tego oczywiście będzie nam potrzebny ZX, siodło wysokie. No i oczywiście super ciężka naczepa na 8 ładunków za prawie 10 tysięcy i z tym potworem oczywiście tam sobie pojedziemy. No trzeba będzie potem na pewno z nim wracać i to jest ogromny minus, no ale co poradzimy, moi drodzy. Oczywiście na początku jedziemy sobie asfaltem, naprawdę dogodną ścieżką, bo musimy dotrzeć oczywiście do samego magazynu, czyli ścieżką, którą na pewno pamiętacie. No i dobra, ciekawe jak to będzie potem szło, mamy naprawdę sporo tam błota, jest to naprawdę ciężki teren tam przez chwilę, żeby sobie dojechać do bramy. Więc będziemy musieli troszkę się postarać. Pojedziemy sobie tutaj na skróty, ale mam nadzieję, że z ich taką potęgą da radę to wszędzie wyciągnąć. Powiem wam, bez tego DLC no byłoby ciężej. Naprawdę ten ZX mega fajnym pojazdem jest. Naprawdę mega go polecam każdemu. Nie, za każdym razem w sumie, no bo naprawdę robi on ogromną robotę. Aha, no tak, jak my tędy przejedziemy? No tego to nie przemyślałem. No dalej już nie zajedziemy, bo niestety nie ma gdzie. Zobaczymy, czy może uda się jakoś złamać prawa fizyki i tę naczepę gdzieś przecisnąć. O kurde, tego to ja nie przemyślałem.
Dobra, spróbujemy z rozpędu, może ją jakoś fajnie obrócić. Trochę ją wygięło. Widzimy, że zatrzymała się chyba tutaj na baku. Albo tam ewentualnie się zatrzymała. Nie, tam chyba się zatrzymała kołami. Dobra, spróbujemy, czy jakby koła, jakby ona się tam nie zahaczyła tyłem, czy ewentualnie te baki jakby przeskoczą. Zaraz to sobie sprawdzimy, czy jest szansa, żeby nie. Na baku się jednak trzyma. Patrzcie, jak się odbija od baku. Dobra, moi drodzy, pojawił mi się jeszcze jeden pomysł, czyli jak ją sobie odłączymy i ona będzie po prostu wyżej, no to może teraz, gdybyśmy ją sobie złapali na wyciągarkę i spróbowali sobie pociągnąć, no to jest szansa, że ona nam się jakoś tak wygibie, obróci i po prostu ona pójdzie. No, może jednak też nie. Dobra, chwila prawdy, spróbujemy z takiego mocnego uderzenia. Uwaga, uwaga, no i trochę się poruszyła. Zobaczcie, moi drodzy, że jednak da się złamać prawa fizyki. Wystarczy tak naprawdę mocny rozpęd i oczywiście wszystko można zrobić bez problemu. I to dało nam naprawdę kupę czasu, bo objeżdżać to wszystko to byłaby naprawdę masakra. No i dobra, jest ta nasza przyczepa z cementem, czy z czym ona tam nie była, czy z płytami betonowymi. Kiedyś myślę, że ją w końcu stąd zabierzę. Ona czeka tutaj od początku gry, gdy ją tutaj niepotrzebnie przewiozłem. No ale jeszcze w żadnej misji nie była ona potrzebna, więc po prostu czeka na swoją kolej. Ja będę chciał w końcu sobie skończyć całą tę pierwszą mapę, chociaż lubię tak skakać. Trochę po tej mapie, trochę po tej. To daje mi taką fajną frajdę, bo jak się gra cały czas na jednej, tak jak proponowaliście mi, żeby sobie skończyć jedną, przejść na drugą, no to jest to dla mnie troszkę nudne, no bo gramy cały czas na tej samej, robimy to samo, jeździmy w te same miejsca, a tak to sobie skaczemy. Raz Alaska, raz Michigan, raz spalony las i tak dalej, i tak dalej. Aha, no i powiedziałem wam, że raczej będzie Amur w następnym odcinku, w sensie się w tym, który jest teraz. No i niestety Amura się nie udało ogarnąć, dlatego że w Amurze większość misji każe nam jeździć od razu na drugą mapę. To jest dla nas spory problem, bo drugiej mapy nie mamy w ogóle odblokowanej. W ogóle tam nawet nie byłem, więc Amur się troszkę przedłuży, ale spokojnie, Amur oczywiście będzie. Tylko muszę sobie na pewno odkryć tam drugą mapę. No i myślę, że wtedy będzie spoko. I znaleźć w ogóle jakiś objazd, bo nawet nie wiem, jak tam do tej bramy dojechać. A my tutaj zobaczymy, czy się damy rady zmieścić. Chyba bez problemu. Delikatna górka jest, ale to raczej nie problem. O kurde, co to się stało? Co to się odwaliło? Nigdzie nie zahaczyliśmy? What the fuck? Co się stało? Wyciągarka złapała kamień? Co to? O co tutaj chodzi? Patrzcie, co się stało. Wbijaliśmy w słup? No niestety, moi drodzy, słup się nam wbił w lampę. W ogóle skąd się wziął słup? W środku drogi. Tutaj nie było żadnego słupa na poboczu. Co to w ogóle jest? Jakim prawem? On w ogóle został wyrwany gdzieś, a tutaj go na pewno nie było. No i widzimy, że on nawet nie drgnie, więc nawet gdy się przygotuję do odcinka i po prostu wszystko sobie sprawdzę, no to i tak widzimy, że po prostu lekko nie będzie. No bo i tak się gra po prostu zbuguje i będzie kazała nam po prostu coś resetować. No niestety, taki już mój los. No i dobra, przyczepa już na widoku. Mam nadzieję, że tym razem żaden słup nam nie wskoczy w maskę. Byłoby naprawdę bardzo miło. No i dobra, jesteśmy sobie pod samym magazynem, więc spróbujemy sobie tutaj jakoś dojechać tyłem. Myślę, że będzie nam prościej potem wyjechać, więc sobie jakoś fajnie cofnijmy. No i dobra, trochę to zajęło, ale wycofałem. Tutaj już apchniemy sobie tę przyczepę. Już nie będę się tak tutaj starał, żeby było idealnie. Bylebyśmy tylko dojechali. No i dobra, ładujemy. Deski są na jeden ładunek. Aha, w takim razie, moi drodzy, wychodzi na to, że belki są na dwa ładunki, a deski są na jeden. No to fajnie. Moje przygotowanie jednak jak zawsze zawiodło. No trochę śmiesznie to wygląda, jak mamy połowę pustą. No i w sumie mogliśmy przyjechać tutaj naprawdę malutką przyczepą, a nie musiałem targać tej największej w grze. No szkoda, szkoda. Pomyliłem mi się ładunki. Niestety, jest to moja wina. Trzeba się do tego oczywiście przyznać. Mam nadzieję, że tu się jakoś wyrobimy. No ten ładunek jednak nie jest aż taki ogromny, więc ta przyczepa też po prostu będzie dała rady. O kurde! Będzie dała rady po prostu przeskoczyć, nawet jak sobie źle zajedziemy. No i mamy już całkiem rozwalone zawieszenie. Z plusów chociaż bak jest do połowy, a nie on jest rozwalony, bo jakby wyciekało paliwo, no to byłby spory problem. Tak, to z zawieszeniem rozwalonym jakoś dojedziemy. No i dobra, myślałem wam to w sumie całkiem pominąć, ale całkiem przyjemnie sobie jedziemy tym błotkiem. Nie jest jakoś głęboko, widzimy, że tylko delikatnie jest z wody. Błoto jest jakie jest, bez problemu sobie jedziemy. Oczywiście czuliście różnicę z zepsutym zawieszeniem, ale bez problemu przejedziemy. Brama jest dosłownie minutkę, dwie minutki może stąd. Pokażę wam może nawet na mapie, żebyście mieli większą orientację, gdzie jesteśmy. No dobra, jednak tutaj się zrobiło naprawdę bardzo głęboko i widzimy, że zrobiły się małe problemy z wyjazdem, ale bieg niski plus i jakoś to pójdzie.
No i miejsce, które na pewno bardzo dobrze pamiętacie, czyli miejsce naszej bramy, a z tego co pamiętam, te mosty znajdowały się dosłownie przy samej bramie. Mamy jeszcze 140 litrów, więc chyba nam do samego końca misji wystarczy. O, tylko zjeżdżamy trochę ze szlaku. Dobra, udało się najechać. No i dokładnie, most mamy tutaj w lewo, dosłownie kilka kroków, potem chyba będziemy musieli tutaj dojechać, więc raczej bez problemu ogarniemy. Odbieramy więc sobie misję budowniczą, zobaczymy czy zgodnie z tym co pisało na necie wyskoczy tutaj, że potrzebujemy 4 deski. Uwaga, dokładnie tak, dwie tutaj, więc jesteśmy idealnie wyposażeni. No może trochę zbyt dużą przyczepę, ale chociaż ładunek jest okej. A więc czas, abyśmy otworzyli pierwszy most, który jest oczywiście zamknięty, a naprawdę ciężko jest tędy przejechać innymi pojazdami, bo są one naprawdę... No jest to naprawdę ciężki teren, oczywiście pierwszy most wybudowany, możemy sobie więc jechać bezpośrednio do drugiego, tylko trzeba podjechać z drugiej strony? To bez sensu. No dobra, mamy Ziggsa, to ewentualnie przejedziemy sobie wodą, ale kurde, myślałem, że ten most będzie można zbudować z tej strony, a trzeba jechać specjalnie naokoło, trochę to sprytnie zrobili, ale damy rady. No zobaczcie jak nieładnie, akurat z drugiej strony. Dobra, pojedziemy sobie po prostu tędy. Mam nadzieję, że damy rady przejechać. Nie wygląda to jakoś super ciężko. Widzimy, że no wody jest do połowy kół. To jednak trochę. Ej, i zakopaliśmy się od razu? Co to się dzieje? Nie, dobra, niski plus i bez problemu sobie wyjedziemy. Możemy nawet dać niski, żeby te koła jeszcze wolniej się kręciły, żeby on cały czas powolutku sobie jechał. No i jesteśmy praktycznie w końcówce i nagle utknęliśmy. Przyczepa chyba właśnie zjechała z mostu i przestaliśmy dawać radę, albo znowu się o coś zaczepiliśmy. Kurde, jak to mnie czasem denerwuje. No i dobra, moi drodzy, już myślałem kilka razy, czy się nie poddać, bo szło naprawdę mega opornie. Nadal w sumie idzie opornie, ale na szczęście się udało. Minęliśmy praktycznie te drzewa, już możemy się chyba ostatni raz złapać wyciągarką tutaj. Myślę, że już przednie koła dadzą rady gdzieś tam złapać. No może jeszcze nie lądu, ale gdzieś takiego wyższego terenu, skąd po prostu same nas wyciągnął. Zaraz zobaczymy, czy tak też się stanie. Już widzimy, że koła są na powierzchni, a to naprawdę cieszy. No i jeszcze raz musimy wyciągareczką niestety się podczepić. Dobra, już dwoma kołami na lądzie, to już naprawdę bym się zdziwił, gdyby nas nie wyciągnął. No i widzimy, że powolutku, ale da oczywiście rady. No trochę sprytnie zrobię na to z tym mostem, żeby trzeba było właśnie się przedrzeć przez rzekę lub ewentualnie objechać pół mapy, ale my oczywiście zdołaliśmy sobie to przejechać gdzieś tam bokiem, więc no nie było sensu oczywiście męczyć się za każdym razem, skoro możemy sobie wybudować po prostu nasz most. A więc moi drodzy, obydwa mosty stoją, więc nasze zadanko skończone, 1700 kasy i oczywiście 140 expa. Myślę, że naprawdę w tym odcinku zrobiliśmy sporo, teraz możemy się wziąć za naprawę tartaku, również taką misję tutaj oczywiście mamy, więc to pewnie zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Zaraz może ją jeszcze znajdę, to wam pokażę. Renowacja tartaku, jakaś przyczepa, jakieś pustaki, metalowe belki, więc wygląda to naprawdę ciekawie. No ale to oczywiście w kolejnych odcinkach. Ja mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, a my widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko. Naura.